Cześć, witajcie. Witajcie na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku recenzja smoka Kaja z Ningago Legacy. Jak już pewnie wiecie, seria Ningago Legacy się już kończy i będzie nowa seria. I ona też będzie taka Legacy, ale trochę nie jakby. No, będą nowe zestawy, to nie będzie żadnego sezonu, po prostu będą nowe budowle, ale z innego, no nie z żadnych sezonów. Po prostu przez nich wymyślone, ale nie w sezonach. No to co, myślę, że sobie też otworzymy razem, ale najpierw się przypatrzmy może pudełku samym. Jest tutaj, mamy 4 minifigurki, jest tutaj Zayn, Kai, Whiplash oraz złota Nia. Mam już złotego Lloyda. I będzie druga minifigurka do kolekcji. Będę chciał jeszcze te pozostałe 4 zdobyć. W sumie jest 5, ale bardziej no jest ogólnie 7? Tak, 7. Łącznie z Mistrzem Wu, ale Ninja jest 6. I będę chciał jeszcze tych 4 zdobyć. Więc może przypatrzmy się z drugiej strony. O, myślę, że... Nie, no kurde. Prawie. Chyba, że ja źle widzę. Dobra. Mamy tutaj obrazki z pierwszego sezonu. Możecie sobie, jak nie oglądaliście tego pierwszego sezonu, nie wiecie gdzie znaleźć, to polecam na YouTubie, po prostu jest tam na kanale Lego. Jest mianowicie sezon pierwszy. Mamy też tutaj różne takie informacje, skrzydła można sobie machać nimi, widzę, i jest też siodło, można odrywać, ale co, myślę, że możemy przejść do samego otwierania pudełka. Kurde. Poczekajcie, wezmę sobie po prostu już łatwiej. Dobra, ja już jestem i otwieramy. Może to trochę inaczej, ale jest. Dobra, jest otwierane, czuję. Teraz go trzeba wyciągnąć. Tutaj jest. O. I tu. Tutaj też mamy, odkładamy i otwieramy. O. Pierwsze co mi się wrzuciło w oczy, to jest takie mini pudełeczko ze skrzydłami. Fajnie, odstawimy sobie. I zabijemy. Pięknie. O, 6 chyba naliczyłem. I... O, są. 6 chyba tych woreczków. 4, 5, 2. Nie, 5 woreczków. O ile policzyłem. Tak? No, bo tu nigdy nie widzę wszystkich. Tak, jest 5 woreczków. A więc przypatrzmy się może naklejką też. Nie mamy ich dużo, bo mamy zaledwie, no w sumie 6, ale 5 naklejek. Tu mamy. Na chyba na tą flagę, ale jej tutaj nie widzę akurat. To, o dobra, widzę. Ona jest na siodle. Są tutaj flagi. Te są, to są po prostu wózki. A więc co? To sobie też odłożymy. To się przypatrzmy może poszczególnym są wszystkim woreczkom. Worek numer 1. Części smoka i złota Nia. No w sumie tutaj nic innego nie ma. Oprócz niej. Włosy.
100 na 10 za to Ninjago. I gdzieś tu jeszcze idę częściej. O, tu mamy głowę. Widać? Widać? Jeszcze mi kółeczku w sumie nic nie ma. Drugi. Mamy już tutaj głowę smoka. Mamy Zayna i mamy Whiplasha. Proszę bardzo, Zayn i Whiplash. Teraz pokażę. Tu jest część Whiplasha i głowa smoka. Mamy tutaj pięknie. Szkoda, że nie jest osobno zapakowana. Byłoby lepiej, ale... Trzecia. Trzecia jest coś. No, nie widzę zbytnio. Nie ma, nie ma. Nie, tutaj nawet nie ma nic do pokazania. Nawet nic nie ma. W czwartej mamy... Też nic nie mamy. W czwartej. Mamy bardziej elementy typu technik. A no, a w piątej już mamy Kaja. Proszę bardzo. O nie. Zniknę aktywnie. Kaja. I co? Ja was będę... O, ja was zostawiam na chwilę, zbuduję sobie i wracam do was. A tak w ogóle na łablu za kozy. Pozdro. No to co? Gotowi na rezultat? Powiem tylko wam, że jest piękny. Po prostu jest piękny. Dobra, patrzcie. Wow. I to jest bestia. Piękna i bestia. Nie wiem, że piękny. Wielka, naprawdę wielka bestia. Jak tak chyba patrzę, rozpiętość skrzydeł około, nie wiem, jak piętna? Około 30-40 cm. Może nawet się... ale nie wiem, bo tu nie ma napisane niestety, jaka jest rozpiętość skrzydeł. Fajnie by było. No ale co? Mamy nasz rezultat. Najpierw nie wiem, czym się przyjrzymy, czy jest samym smokiem, czy minifigurką. Ale minifigurki sobie postawię tutaj. Zajmę smok. I zajmiemy się samym smokiem. Bo naprawdę... Ale jest wielki. Ale najpierw może odczepię siodło. I może pokażę wam na początku samo siodło. Jest co prawda malutkie, ale spokojnie Kai sobie usiądzie z mieczem z tyłu. Dlatego to jest mega fajne. Oj. Flaga jak zwykle, jak patrzy, jak mój brat patrzył, no to to znaczyło pokój. Ale chyba... No, tam się uczy japońskiego, tam nieważne. To znaczy pokój. I no, to nie wiem, co to ma w sobie za znaczenie. Ale no, siodło chyba składa się z około 15 elementów. Tutaj po 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 elementów. Niedużo, ale zawsze coś. To przyjrzyjmy się może samemu smokowi. Sobie go bardziej ustawię w pozycji tej, której wolę. Czyli tutaj nie będzie się widzieć niestety. Może. Nie będziecie widzieć. I raz w sumie kurde nie obniżę. Ale da się jakoś radę. Pokaż. Mam już sobie tutaj ustawiamy go tego mojego pięknego smoka. Nie wiem, od czego zacząć. Może od samej głowy. Trzy elementy. Bardzo pstryka. Słyszycie to? W ogóle
Jedyne, co mi się nie podoba, to ten otwór tutaj, ale wiem, że to jest jakby trzeba było tutaj wpiąć jakiś ogień czy coś. To takie właśnie produkują. Jest fajny bardzo. Fajnie pstryka. Szyja. To są dwa połączenia. Mamy tutaj jedno takie małe za głową. I tutaj mamy już przy ciele tutaj. Też można sobie tak wyginać. Szyja. Się plecy. Brzuch w sumie. Bardzo fajnie zbudowany. Bardzo mi się podoba taki gruby i taki mocarny. Bardzo. No nie wiem, co tu opowiadać o tym brzuchu. Ogólnie największa część. Dobra, to co? Może zajmijmy się z samymi skrzydłami. Niestety tutaj nie zauważyłem i źle przyliłem naklejkę. Ona powinna być na odwrót. Ale myślę, że tak wcale źle nie wygląda. Jest ładnie. Jest dobrze. No to co? Skrzydła są zbudowane mianowicie tak, że... O, tak sobie ładnie leży. O. Proszę. Jak sobie leży. Trzy osobne części. Je się przyczepia tutaj. Tutaj się je przyczepia. I one się normalnie można ruszać tak. Można sobie złożyć. Można sobie rozpiąć te skrzydła. To jest ewidentnie jakieś płótno czy coś. No wiecie, no nie jest plastikowe. Jak w smoku z tym ze sezonu 13. Tylko jest z materiału. O, tak może to powiem. Z materiału są te skrzydła i też się zastanawiałem, jak ten smok, jakim cudem on ma latać. Ale jak teraz patrzę na te z kadry ze serialu, no to chyba jest dobrze wszystko. No bo jak tutaj ma te skrzydła, to on ma tutaj też te łapy. To jednak jest wszystko spoko, dobra. Myślę, że po prostu to jest jakoś dziwnie zrobione i on po prostu ten, no, nie może tak latać, ale może spokojnie latać sobie. No i co? Tutaj też może, o, ruszać, bo tutaj jest połączone przez te takie ruchowe klocki, co się są, nie wiem, jak bym to powiedzieć, ale no chyba wiecie, o co chodzi. No to co, przejdźmy może dalej do samych nóg. Skoro na górę. I mamy nogi. One nie są wcale tak trudno zbudowane. Są łatwo zbudowane i się trochę długo je w sumie budowało, bo dużo elementów jest tutaj. Nieważne. Palce jak palce u każdego smoka. Bardzo mi się w sumie podobają te nogi. Są fajnie zbudowane, fajnie zrobione. W sumie nie wiem, po co tyle czasu teraz poświęcam na te nogi. Bez sensu. Ale dobra. O kurde. Odczepiły mi się. Dobra. Ale spokojnie się bardzo łatwo da przyczepić. Mamy ogon. Mianowicie. No co o tym mogę niedużo mówić. Zbudowany, tak jak ja lubię, z elementów takich,
Ja nie lubię elementów takich jak jest w szkieletowym smoku czarnoksiężnika. Czaszko księżnika, przepraszam. Ja takich po prostu nie lubię, bo one się tak matają, że nie, ja nie wytrzymuję z tym, ale w sumie ten smok jest do ozdoby, a nie do bawienia się, więc jest spoko. To jest bardziej taki, no... Nie wiem, jak powiedzieć. No, w sumie jest. Można się nim bawić łatwo, bo nie jest duży. Jest wymiarowo jest średni. Jak średni smok. Bo małe smoki to są te bojowe smoku z sezonu 13, co już mówiłem. A duże smoki to są na przykład smok moro z 5 sezonu albo smok czaszko księżnika. Ten jest taki. On jest naprawdę, ocenę daje solidne 9 na 10. No po co mi się tutaj nie podoba? Nie podoba mi się, kurde, co mi się tu nie podoba? No, w sumie, jak patrzę, to co mi się tu nie podoba? Wszystko mi się w sumie podoba. No to 10 to 10 w sumie pójdzie. No zdawało mi się, że coś mi się tam nie podoba, ale i tak mi się podoba. Chyba, że ten... Bo jak wcześniej patrzyłem, to łatwo te skrzydła spadają. Właśnie. Tylko potrząsnę, to już leci na dół. Ale ogólnie bardzo fajny smok. Podoba mi się. 10 na 10, jak w sumie każdy smok z Ninjago, bardzo mi się podoba. I myślę, że bo to była ogólnie pierwsza recenzja, kiedyś tam chciałem nagrywać, ale mi się aparat wyładował. A nie wziąłem na wakacje akurat ładowarki, bo zapomniałem, więc nie było recenzji. No ale co, może przejdźmy do samych minifigurek. Sobie podepnijmy i ustawmy tutaj gdzieś dobrze za kadrem. Dobrze, to zaczniemy może od Łaplasza. Jedynej z tej postaci, która tutaj jest. No, szkielet jak szkielet w sumie. Tylko te... Jak to się... Możecie dać w komentarzach, jak to się nazywa, bo no nie wiem. Bo ma to Ronin, w sumie nie wiem jak mówicie, i Whiplash. I więcej nie pamiętam, kto tak miał. Jeszcze. Ale no co? Szkielet jak szkielet, fajnie, stoi. Dobra, to może teraz mniej głównej postaci, czyli Zayn. Pierwsza minifigurka Zayna z Legacy moja. Inne już wszystkie mam. Lloyda, Cola mam, Jaya mam. Nii nie było z Legacji chyba? Jak mi się zdaje? Nie wiem. Będę musiał sprawdzić, ale nie wiem. Kaya mam. W sumie w tym miałem też, ale mam już chyba 3 minifigurki Kaya z Legacji. Lloyda, Jaya, wszystkie minifigurki z Legacji mam. Dobra. Więc co? Podobał mi się bardzo, jak wygląda on z tyłu. Z tyłu mi się mega podoba. Patrzcie. Jak się bardzo podoba. Tym bardziej sama maska jest też bardzo fajna. Szkoda, że nie dali właśnie jak w sezonie 11. Czy to tak? 11 to był? Czy 12? 11. W sezonie 11 mieli tutaj swoje znaczki. Fajnie byłyby w Legacy też je dali, no ale nie można mieć wszystkiego w sumie. Shurikeny jak shurikeny. No to co? Może przejdźmy do głównej postaci, czyli do Kaya. Broń. Złota broń Kaya. Moja druga w kolekcji. Jedną miałem z figurki Lloyda. W magazynie
Lego Ninjago w poprzednim roku. To było albo 2 lata temu, już nie pamiętam, ale chyba rok temu. W jakimś numerze było. To co? Chyba najlepsza mi figurka. Czyli złota Nia. Zdecydowanie najlepsza mi figurka. Włoski mam w sumie już. Jedne z magazynu najnowszego. Teraz będzie magazyn z kim? Z kim teraz będzie? Chyba z wężonym wodnym. Ale nie pamiętam. Kiedy zapomniałem. To chyba się dzisiaj pojawił. Albo jutro będzie. Nie pamiętam. Dobra. No co? Nie wiem, co tutaj dużo mówić. Po prostu, no, popatrzcie sobie. Piękna. Co nie? A co, jeżeli bym włączył latarkę? O. Czy nie? Nie, tak będzie gorzej. No, gorzej. Dobra, włączę. Tak jest lepiej. Popatrzcie sobie, zdejmę nawet. Nie wiem, jak to się nazywa. Zapomniałem. No, ramiennik. Zdejmę. Dobra. Z tyłu wygląda... Ty, nie wiedziałem, że jej z tyłu. Ale jest bardzo ładna. No to co? Takim to niebieskim akcentem jak Nia skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Wiem, że trochę przynudzam, ale dopiero zaczynam nagrywanie. 6 miesięcy. Moja pierwsza recenzja, więc trochę się stresowałem. Ale wyszło, mam nadzieję, że dobrze. I co? Pojawi się pewnie 25 albo 26 grudnia. Jak już to oglądacie, to już wiecie, kiedy to jest. Od kiedy? Mam nadzieję, że się dzisiaj wstawię, ale nie wiem. Zapomniałem dodać, że ten zestaw jest ten na święta. Bardzo mi się podoba, tak samo jak tą bluzę. To jest zestaw, który chciałem sobie zbierać na niego teraz. Ale będę zbierał na nową falę Ninjago albo na jeszcze Lego z Ninjago Legacy, na inne zestawy, żeby mieć tą szóstkę ninja. No to co? Siema.